Polska flaga państwowa to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczpospolitej Polskiej i proporcji 5:8. Nie ma na niej herbu, godła ani żadnych innych znaków czy napisów. Flaga państwowa z herbem Polski to zmodyfikowana wersja flagi państwowej, używana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulaty, porty, statki, samoloty, lotniska i inne polskie przedstawicielstwa czy instytucje za granicą. W pozostałych przypadkach oraz przez pozostałe podmioty używana powinna być tylko flaga państwowa. Ponadto flagą Polski nie jest płótno o barwach Rzeczpospolitej Polskiej, zawierające jakiekolwiek napisy czy grafiki, oprócz bieli i czerwieni opisanej w punkcie pierwszym. Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie polskiej flagi państwowej to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej na temat polskiej flagi na stronie www.bliskopolski.pl.